Jesień i zima to taki okres, kiedy nasz organizm ma zwiększone zapotrzebowanie energetyczne. Potrzebujemy więcej energii, więc bardzo polecane są gorące posiłki. Polska jest królową zup. Mamy około 700 przepisów na zupy w książkach kucharskich. Warto z tego korzystać. Zupy możemy polecić nie tylko na lunch, tak jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, jako można powiedzieć taki starter, wprowadzenie do głównego posiłku, ale również, co jest bardzo niedoceniane, na śniadanie czy na przykład na kolację. Zupy to jest ta nasza niezbędna porcja warzyw. Powinniśmy jeść około 0,5 kg warzyw dziennie. Zupy przygotowywane z warzyw mrożonych są tak samo dobre jak z warzyw świeżych. Warzywa mrożone świetnie zachowują witaminy i składniki mineralne. I wartość odżywcza takiego produktu jest porównywalna z produktem przygotowanym z warzyw świeżych. Nie tracimy czasu na krojenie, obieranie, mycie. Oszczędzamy nasz czas, który jest bezcenny. Do mrożenia są wybierane specjalne odmiany roślin, które są do tego celu najlepsze. Współpracujemy z naszymi dostawcami, z rolnikami, co roku kontraktujemy od nich określone odmiany, tak aby jak najlepiej sprawdzały się one w procesie mrożenia i jak najlepiej zachowywały witaminy i składniki mineralne i były dla nas najlepsze.